Czajcie to, dzisiaj mamy koniec maja, a nad wodą 3 stopnie. Nawet mamy wrażenie z ojcem, że tutaj przy gruncie się pojawił szron na trawie. Szok, dla mnie to szok, ale spróbujemy dzisiaj połowić jakieś szczupaki i okonie. Jesteśmy na jeziorze Przytomnym, 6 rano, startujemy. Jest pierwszy olbrzym. Tutaj jest. Pierwszy pasiek. Maleńki. Wypuścimy z tej strony dla odmiany. Może podpłyną, będą brały w końcu. Zobaczcie, na PZW jest taki dobrobyt, że ludzie taczkami ryby wywożą. O, tam pan ma taką swoją prywatną tutaj posesję nad jeziorem. Łódka, pomost i taczki. To taki żarcik tylko. Siedzi. I to całkiem galanty garbik. Ładna rybcia. O, ładny, ładny, zobaczycie. Dlatego lubię na to jezioro przyjeżdżać. Takie pasiaczki. No, ten już będzie miał spokojnie ze 30 cm. Ładna rybka. Niech płynie. O, ojciec siedzi. Ole, coś dużego. Znowu. Coś siedzi. Ładnego. Dawaj podbierak. To by może być szczupak. Czekaj. Ta. Dawaj go. O, czekaj, bo... No teraz go... Dobra. Ja pierdykany. Ładno sztuka się godzi. Ty to byś tylko wszystko zabierał. Zmów se. No, 52. To i tak nie ma wymiaru. Dobra. Woda, rybciu. Siedzi. I to ładny ojciec znowu. Taki w miarę, już wiesz. Nie powstydzi się takiego. O, zobacz, co to? Kajtuszek. Mały szczupaczek.
olbrzym okoń. Kolejny. Drugie? Oj. Taki. O! O! Musisz tak celować, cyk, pod brzeg. Przynęta opada. Już było branie. Już siedzi. Szybkościowe łowienie okoni. Muszę ojca nauczyć, bo jeszcze dzisiaj nic nie złowił. A tu, jaki ładny pasiaczek. Cyk. Uwielbiam to jeziorko za takie właśnie sportowe łowienie okoni. Tu jest ich masę. Jaki dwudziestek. No i niezawodna przynęta. Sprawdza się zawsze. Kajtechy. Dzisiaj akurat teraz został mi jakiś tam jasny kolor. Ale oliwki wiadomo. Jakieś brązy. Zawsze się sprawdzają. No dobra, co tu ględzić, trzeba spadać na chatę. Takie są realia na polskim PZW w centralnej Polsce. Widzimy się na kolejnym filmie. Do zobaczenia.